Grzegorz Szajnos, nowy trener seniorów NKP Podhale. Grzegorz, no bardzo dynamiczne godziny za tobą, ale stało się. Zostałeś trenerem pierwszej drużyny. Jak cię znam, to gdzieś jest to spełnienie jakiegoś twojego marzenia, to na pewno. To prawda, jak odszedłem z klubu te 4-5 lat temu, zarząd ówczesny, podając mi rękę, powiedział, że idę na wypożyczenie, że tu kiedyś wrócę jako pierwszy trener i gdzieś tam z tym celem po prostu pracowałem przez te ostatnie lata, żeby wrócić do domu i tutaj pełnić funkcję pierwszego trenera. Szczerze, byłeś zaskoczony propozycją zarządu, czy gdzieś tam po cichutku liczyłeś na to? Przed końcem sezonu czekałem, co się wydarzy, nie? Czy zostanie tutaj trener Grabowski. Natomiast jeżeli on, wiedziałem, że nie zostanie, to wtedy liczyłem, bo nie ukrywam, że duża część środowiska piłkarskiego codziennie w jakichś tam rozmowach takich przypadkowych, czy tutaj w klubie, czy na mieście, że tak powiem, mówiła, że takie nadzieje są tutaj, w sensie, żebym ja był tym pierwszym trenerem, więc bym skłamał, gdybym powiedział, że nie. Natomiast no później wiem, że była inna kandydatura, więc gdzieś tam pogodziłem się, przygotowałem pracę dla Akademii, tak jak według tej funkcji, którą pełniłem, czyli koordynatora i tyle. Także rzeczywiście te ostatnie godziny są takim dla mnie osobistym happy endem i zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć dla klubu. Jak dobrze rozumiem, ani momentu zawahania nie było przed podaniem odpowiedzi zarządowi? Nie, powiem szczerze, że nie. Tak jak wspomniałeś, no było to jakieś moje marzenie takie trenerskie i żeby wrócić do tego klubu jako pierwszy trener. Tak się też żegnałem w takiej roli praktycznie wtedy, więc no wracam trochę starszy, troszkę mam nadzieję mądrzejszy i w fajnym projekcie. No właśnie, to jest dla ciebie takie wyzwanie, czy to jest może za mocne słowo, jest jakby kolejny szczebel, na który się wspinasz w tej swojej przygodzie z trenerką? No jest na pewno duże wyzwanie, bo jest to poziom wyższy niż pracowałem przez ostatnie lata. Pracowałem w czwartej lidze. Ostatni rok spędziłem jako trener juniorów starszych w fajnej lidze makroregionalnej. Natomiast no, ta trzecia liga jest to już taką, można powiedzieć, ligą profesjonalną. A jak nie profesjonalną, to takim przedsionkiem piłki profesjonalnej, więc jest to na pewno dla mnie fajne wyzwanie i nie mogę się doczekać pierwszego treningu. O ile te ostatnie godziny były dynamiczne, to te najbliższe będą chyba hiperdynamiczne, bo przed tobą masę pracy od skompletowania sztabu po drużynę, która dzisiaj no, nie jest jakby kompletna, tak? Jak te najbliższe dni będą wyglądały? Już zacząłem pracę nad właśnie kompletowaniem sztabu, już jestem po pierwszych rozmowach, więc to jest jakby taki dla mnie krok numer jeden. Przechodzę teraz do rozmów z piłkarzami i już jest po jakichś na pierwszych rozmowach również jestem. Celem moim jest to, żeby duża grupa z tych zawodników, przynajmniej jakaś większa część z tych zawodników, którzy stanowili o sile tej drużyny, tych doświadczonych również zostali. Wiemy, że ten projekt będzie inny niż ten, który miał miejsce w zeszłym roku, ale chciałbym, żeby ten kręgosłup tej drużyny był bardzo mocny i złożony z zawodników doświadczonych, którzy wniosą dużo spokoju, przy których młodzież nasza, z naszej akademii, młodzież z regionu, będzie się mogła tak dobrze i płynnie rozwijać. Czyli jak dobrze rozumiem, jakby twoja osoba jest jakby gwarancją tego, że ta nasza drużyna będzie przynajmniej w większej ilości bardziej taka nasza, oparta, może nie oparta, ale wspomagana chłopakami z regionu. W to wierzę, bo no przez lata te ostatnie, no bardzo wielu takich dobrych zawodników gdzieś tam widziałem na tym poziomie czwartej ligi z naszego regionu, którzy w mojej ocenie spokojnie mogą funkcjonować na poziomie trzeciej ligi, być wartościowymi piłkarzami, więc wiadomo, plus nasza młodzież wychodząca z naszej akademii też prezentuje coraz wyższą jakość, nawet ten rocznik, który teraz pod moimi skrzydłami skończył tą ligę makroregionalną, prezentuje wysoką jakość, więc na pewno mam nadzieję, że duża liczba tych chłopaków będzie tutaj w tej drużynie. Powiedz mi, ta liga, bo wspomniałeś parę lat temu, odchodziłeś, byłeś przez chwilę trenerem pierwszego zespołu. Ta trzecia liga, tamta od tej trzeciej ligi aktualnej jest inna, mocniejsza, twoim zdaniem, i jak w ogóle to będzie wyglądało? O cele jeszcze jest za szybko pytać, nie? Ale jak cię znam, to jesteś ambitnym człowiekiem i na pewno gdzieś tam miejsce w środku tabeli cię nie będzie zadowalało. Zawsze walczę o pierwsze miejsce, jakby zaczynając od tyłu.
Wiadomo, że trzeba mierzyć siły na zamiary i znam też swoją rolę w tym sezonie. Celem zarządu i celem klubu jest to, żeby właśnie jak największa liczba wychowanków tutaj biegała po tym boisku. Też duża liczba zawodników właśnie z regionu, żeby te trybuny się chętnie zapełniały przez okolicznych kibiców, nie tylko z Nowego Targu, ale i z wiosek, chcących oglądać swoich piłkarzy pochodzących właśnie stąd. Natomiast jeżeli chodzi o tą pierwszą część, ta liga jest na pewno mocniejsza, bo nawet patrząc na Ekstraklasę 5 lat temu, a dzisiaj to są zupełnie dwie inne ligi i poziom piłki w Polsce idzie w górę, na pewno zdecydowanie poziom trenerów idzie w górę, więc ta liga jest na pewno mocniejsza i będzie bardzo fajne wyzwanie dla mnie. Czy już możemy coś zdradzić na temat okresu przygotowawczego, kiedy zaczynacie treningi, tak przynajmniej obrazowo, jak to będzie wyglądało te najbliższe kilka tygodni? No zaczniemy jak najszybciej, myślę, że nie dalej jak do 5 dni. Zaczniemy testami motorycznymi, tak jak to zawsze robię. Zaczniemy od testów motorycznych, od badań wszelkiego rodzaju. No i przejdziemy do pracy konkretnej nad tym, co chcemy grać, nad modelem gry, nad budowaniem świadomości zawodników w tym, co chcemy robić na boisku. Ten model jest konkretny, jest też taki dosyć wymagający dla zawodników, więc no bardzo dużo pracy przed nami wszystkimi, żeby to fajnie funkcjonowało, żeby też cieszyć kibiców dobrą atrakcyjną grą. Biorąc pod uwagę te wszystkie zmiany, jakie już są, a jakie jeszcze będą, to tego czasu za wiele nie ma. No mamy kilka tygodni, 5 tygodni praktycznie do pierwszego meczu, więc już pierwszy mecz za chwilę, w przyszłym tygodniu kontrolny, więc no tego czasu nie ma dużo, ale jest też i dużo, bo można powiedzieć, że no różne są sytuacje obejmowania drużyny, no jest to jeszcze te okresy przygotowawcze, tak naprawdę drużyny dopiero rozpoczynają w trzeciej lidze, więc nie mamy żadnej straty względem nich. Najważniejsza praca teraz dla mnie to jest skompletowanie drużyny takiej, jaką bym chciał, jaką też ustaliłem z zarządem, żeby właśnie ten materiał, który będzie tutaj naszym materiałem, naszą drużyną, był jak najmocniejszy. Wiem, że ty też przywiązujesz wagę do tego, że no, do kibiców i przypuszczam, że bardzo chciałbyś, żeby te trybuny w większym stopniu się zapełniły niż to miało miejsce dotychczas, tak? No był taki mecz w czwartej lidze z Lubaniem, jak prowadziłem Lubań Maniowy z Wierchami Rabka Derbowy, gdzie praktycznie całe trybuny tam się zapełniły i wiele ludzi dookoła było. To był mecz na poziomie czwartej ligi, więc wierzę w to, że tutaj te trybuny w Nowym Targu, to też dosyć daleko, bo w Maniowach, a zjechali się ludzie z całego Podhala wtedy. Bardzo wielu ludzi właśnie z Nowego Targu, z Jabłonki przyjechało oglądać ten mecz, więc wierzę, że ta drużyna będzie taką wizytówką naszego regionu i taką po prostu mam nadzieję.